Jak film? Wspaniały. Mam nadzieję, że większość osób, które je następnie obejrzy, będzie miało rzucić światło inne na całą tę tragedię i mam nadzieję, że większość ludzi zrozumie, co się stało tak naprawdę. Film mi się podobał, uważam, że jest w tym momencie bardzo potrzebny. Wrażenie przy zebraniu wszystkich informacji łącznie i obejrzeniu tych przeżyć, no to jest wstrząsające. Dobrze, że został zrobiony, bardzo dobrze. Dlaczego? No bo może troszkę prawdy już jakby z niego wynika, jakiejś drobnej, ale to bardzo smutne, wzruszające. Dziękujemy. Gada, no nie jest to film dokumentalny, prawda? Natomiast no on jednak bardzo mocno odtwarza fakty, które wszyscy znamy, czyli nie jest to fikcja, prawda? Jest to film fabularny, ale bardzo mocno oparty na rzeczywistych wydarzeniach. Cóż, no, jest to jakaś wizja również. Proszę pana, jestem wzruszony, zachwycony tym filmem, sposobem realizacji, przedstawieniem faktów. Doskonale są wkomponowane te sekwencje, które znamy, które pochodziły z relacji. Udana rola to była, to tak jakby się samego Lecha Kaczyńskiego widziało na ekranie. No, to musiało robić rzeczywiście wstrząsające wrażenie i zrobiło. Muszę przeanalizować sobie wszystko. Pierwszy taki odczucie, wolę takie zachować dla siebie. Bo po prostu jest ciężki do zrozumienia w niektórych momentach. Miałem takie wrażenie troszeczkę, bo oglądałem. Tak, tak, ale wymowa jest jednoznacznie pozytywna dla filmu, dla realizatorów, dla pana Krause.